Jesteś już. Dobra, bo ogólnie mam sprawę. Szykuję się, bo wychodzę. Nieważne z kim. Przejdźmy do tego po prostu. O co mi chodzi, nie? Bo jak wiesz, w weekend rodzice wyjeżdżają, nie? Właśnie. I będzie wolna chata. I właśnie planowałam już od jakiegoś czasu, jak się o tym dowiedziałam, zrobić po prostu imprezkę, zaprosić parę osób. I no, teraz zostaje kwestia ciebie, czy nie wiem, chcesz zostać z nami, jak to nazywasz, z małolatami, czy może chcesz gdzieś, wyjdziesz gdzieś, czy coś. Naprawdę byłabym wdzięczna, gdybyś właśnie po prostu mógł mi zostawić wolny dom. Od kiedy niby masz to zaplanowane? No to jest zwykły kraniec z przyjaciółmi. Możecie się spotkać gdzieś indziej, naprawdę. A jak tutaj mamy wolny dom, to po prostu chcę zrobić imprezę. Dobra. To może zacznijmy inaczej. Co chcesz w zamian za wolny dom? Tak nazwijmy to. Czemu nie? Co mam zrobić, żeby się po prostu zgodził? Żartujesz, tak? Ja, bez żadnych tam zdolności fryzjerskich, praktycznie, mam ci ściąć włosy, tak? I skolić brodę. W sensie, jeżeli tak bardzo chcesz, to mogę to zrobić, ale no jak ja w ogóle nie mam umiejętności. No, dobra, kiedyś ściąłam sobie krzywkę, ale no to było... Jak byłam pijana po prostu, tak? Ale... No dobra, koledzy też i... ścięliśmy włosy, tak, ale... no, nie wiem, czy bym się tego na trzeźwo podjęła, a teraz ty mnie prosisz, żebym... ci ścięła włosy. I jeszcze kleja brodę. Nie no, ale ogólnie zgolenie naprawdę ci się przyda, bo... no, jesteś... tak zarośnięty, że naprawdę nie wyglądasz na 20 parę lat, tylko na jakieś 30 czy 40. Bez urazy oczywiście, ale z takim wyglądem to ty raczej sobie dziewczyny nie znajdziesz. Oczywiście wiadomo, broda u niektórych facetów jest od i w ogóle, ale nie takie coś jakby. Okej, czyli dlatego chcesz sobie trochę tą brodę podciąć, tak, i włosy. No ja rozumiem, ale dlaczego akurat ja mam to zrobić? Czemu nie pójdziesz do fryzjera? Jakby, no, dostajesz kasę. Tak, od rodziców, nie? Twoje życie. My wiemy, to studenckie, więc... chcę zaoszczędzić sobie, ile tam te, z 50 zł. Więcej. To kosztuje już teraz. No, no dobra. Okej, ale jeżeli chcesz, to... kasę zaoszczędzić na coś, no to chociaż mi powiedz na co. No dobra. Ale mam nadzieję, że się podzielisz. Zdasz się do spróbowania. Tak. A jaki smak? Okej. No dobra. Ja ogólnie jestem już ogarnięta do wyjścia. Więc... jeżeli chcesz, to mogę teraz ściąć ci te włosy, tylko nie gwarantuję, że to będzie udane strzyżenie, nie? No. Gdzie się wybieram? Na randkę idę. Nie, nie, z kimś nowym. Nie, pewnie nie kojarzysz. Nie będę ci mówić, bo jeszcze będzie się śmiał czy coś. Nie. Skąd masz taki film? Nie, no, nie, no, nie wrzucisz tego. Nie, no, jak ja cię nienawidzę, no. Dobra, dobra, dobra. Powiem ci, okej? Powiem ci. Ale nie wstawisz tego, dobra? Kurwa, najlepiej usuń to po prostu, dobra? I ci powiem. Dobra. Idę z Patrykiem. On jest z technikum, ale jakby równolegle też w czwartej klasie, tylko że on jest jakby rok starszy. No. Jakby po gimnazjum, nie? No.
Przyjmujesz go. Czyli akceptujesz. Dobra. W ogóle, dobra, ja muszę wychodzić za pół godziny, więc myślę, że będziemy się pomału brać już do pracy. Przy okazji sobie poplotkujemy, trochę pogadamy, bo tak to w sumie jakoś się tak mijamy, nie mamy okazji, nie? No. A widzę, że ty już przyniosłeś wszystkie swoje rzeczy tutaj, tak? To możesz je wyłożyć. Ale skąd wiedziałeś, że ja coś będę chcieć od ciebie? Tak szczerze. Nie, nie, tak nie jest zawsze. Czasem po prostu przychodzę, żeby pogadać. Kiedy ostatnio? Poczekaj. No dobra, nie przypomnę sobie, ale no nie tylko przychodzę, kiedy coś chcę, naprawdę. Chcę z tobą gadać, naprawdę. Dzisiaj sobie pogadamy, dobra? Nadrobimy jakieś zaległości. Dobra. W ogóle, jak wyglądam? Mi się w ogóle jakoś mega ten outfit podoba, nie? Te perełki tutaj, to tutaj. Czerwone usta. Mega ładnie. Nie no, pierwszy raz wychodzimy się spotkać, więc czy coś z tego będzie? Nie wiem. Czyli w weekend, jeżeli teraz tutaj ci pędne włosy, skolę ci trochę tą brodę, zostawisz mi wolną chatę. A, no spoko. W sensie, jak chcesz, też możesz zostać, ale że to nie towarzystwo dla ciebie. W sensie, na pewno moje kumpelki by się bardzo ucieszyły. Że pomyślałem, że jesteś hot w ogóle, nie? W sensie dla mnie to najgorzej nie wyglądasz, ale z tą brodą. No. Dobra. Najpierw rozczeszemy twoje włoski, tak. Już taka bujna ci się zrobiła ta czupryna. Mam nadzieję, że będziesz w miarę zadowolony z tego efektu, bo nie mówię ci, nie gwarantuję, że będzie idealnie, ale zrobię co w mojej mocy, żeby to w miarę wyszło. Dobra.
ogóle, co z tą Julką? Bo tam się z nią spotykałeś. Czy nie wiem, ostatnio chyba przestałeś. Nie. Ale co tam, coś nie wyszło, czy? No weź, możesz mi powiedzieć. Jakieś szczegóły. Nie powiem nikomu. Ja już dawno mówiłam, że to już jest skończony wątek. No tak, po prostu zakończyliśmy tą relację. I tyle. Nie, no nie było jakiegoś dużego skrzydła. Nie, nie. Po prostu wiedzieliśmy, że to nie to. I tyle. Więc w dobrych warunkach się rozstaliśmy i zostaliśmy przyjaciółmi. No to jakby. Nie, 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 nie. Już szans, że coś z tego jeszcze więcej. Nie, nie, nie. Julka, jak ci te włosy zarosły, kiedy to ostatnio je podcinałaś? Yeah.
pominę te włosy, tak żebyś mógł je tak sobie palcami ten układać. Czy a dobra, nie ma sprawy, nie ma, nie ma sprawy. Du. Dobra, du. No dobra, wydaje mi się, że gotowe. Zobaczcie w lustrze, jak ci się podoba. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Jakoś tak ta nowa fryzura cię odmłodziła. Tylko jeszcze ta, tutaj ta broda trochę cię postara. Wyglądasz trochę jak taki menel. Bez urazy oczywiście. Dobra. Wzmacniający bólki włosów, pomaga zapobiegać ich wypadaniu. Tonik odżywia, pielęgnuje skórę głowy i włosy. Ciekawe. Pozwól, że w ogóle
mało się odzywa, rozumiem. Idziemy. No do tej restauracji, tej nowej takiej, co otworzyli niedawno. No, Nonka ma smaku chyba, jakoś to się nazywa. Nie wiem w sumie, co tam mają, może zobaczymy. No to jest na tej, jak to się nazywa, ta ulica. Poznaliśmy się na imprezie. Tak. Kogo to było? Czekaj. Chyba u Wiktorii. No na jakiejś domówce. No i potem on jakoś mnie podał na fejsie, coś to zaczęliśmy pisać, no i zaproponował po prostu spotkanie. I no, zgodziłam się. Psa. No ja wychodzę, więc no ty wychodzisz później na imprezę, tak? A ja teraz wychodzę. No dobra, okej. Ja wejdę wtedy po prostu innego dnia, tak głównie ja.
samym pokoleniu wzięła, bo chyba nic tu nie przyniosłeś. Tak. Dobra. To ja zaraz wracam, dobra? No dobra, jestem już.
koleżeńskie wyjście, czy... jutro.